pytaniach i odpowiedziach. Animacja kultury. O czym są te studia? Kultura to bardzo szeroko rozumiana aktywność człowieka w różnych dziedzinach. Można tu mówić o sztuce, o kulturze fizycznej, o gotowaniu czy tworzeniu ogrodów. Celem studiów w zakresie animacji kultury jest zdobycie wiedzy o kulturze oraz umiejętności twórczej pracy z ludźmi. Chodzi o to, by umieć zachęcić ludzi do rozwoju. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością znajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą aktywność, dobra energia, kreatywność, przebojowość, wyrozumiałość, determinacja. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak tworzenie planów zajęć i warsztatów, przeprowadzanie różnorodnych spotkań, zachęcanie ludzi do rozwoju pasji, przekazywanie wiedzy i umiejętności w wybranych zakresach, doskonalenie swojego własnego warsztatu pracy. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak teoria i praktyka animacji kultury, pedagogika kultury, turystyka kulturowa, prawodawstwo kulturalne, metodyka pracy administratora i menedżera kultury. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Problematyka adaptacji filmowej na przykładzie powieści Nicholasa Sparksa. Praktyki magiczne współczesnych polskich studentów. Fenomen kryptowalut na przykładzie Bitcoina. Taniec, a przemiana wewnętrzna bohatera filmu fabularnego. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają zatrudnienie w instytucjach kultury, pracę instruktora w domach kultury, pracę w instytucjach oświatowych, zatrudnienie w dziale marketingu instytucji kulturalnych, pracę w instytucjach prowadzonych przez samorząd terytorialny. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.